Nadia z Jelianina wróciła z mamą z teatru, gdzie była na Eugeniuszu Onieginie. I wszedłszy do swojego pokoju, szybko zdjęła suknię. Rozplotła warkocz i w samej tylko haleczce i białym kaftaniku pośpiesznie usiadła przy biurku, żeby napisać taki list jak Tatiana. Kocham pana, napisała, ale pan mnie nie kocha, o nie! Napisawszy to, roześmiała się. Miała zaledwie 16 lat i nikogo jeszcze nie kochała. Wiedziała, że kocha się w niej oficer górny i student Gruzdiow. Ale teraz, po powrocie z opery, zachciało jej się zwątpić w ich miłość. Być niekochaną, nieszczęśliwą, jakież to interesujące. To takie piękne, wzruszające i poetyczne, kiedy jedno kocha, a drugie jest obojętne. Onegin jest interesujący dlatego, że wcale nie kocha, a Tatiana czarująca dlatego, że kocha bardzo. A gdyby się kochali nawzajem i byli szczęśliwi, to chyba byłoby to nudne. Proszę mnie już nie przekonywać o swojej miłości, pisała Nadia, myśląc o górnym. Nie mogę w to uwierzyć. Jest pan bardzo mądry, wykształcony, poważny. Ma pan ogromny talent i może oczekuje pana wspaniała przyszłość. A ja? Nieciekawa, pospolita panna. I sam pan wie najlepiej, że w życiu pańskim będę tylko zawadą. Tak, pan zadłużył się myśląc, że spotkał swój ideał. Ale to była omyłka. I teraz zapytuje pan siebie z rozpaczą, dlaczego musiałem spotkać to dziewczę. I tylko dobroć pańska nie pozwala panu uświadomić sobie tego. Nadia rozrzewniła się nad sobą, rozpłakała i pisała dalej. Trudno mi porzucić mamę i brata. Gdyby nie to, przywdziałabym mnisi habit i odeszła, gdzie oczy poniosą. A pan byłby wolny i pokochałby inną. Ach, gdybym mogła umrzeć. Przez łzy nie mogła odczytać tego, co napisała. Na stole, na podłodze i na suficie drżały tęczowe plamki, jak gdyby patrzyła przez soczewkę. Trudno było pisać, więc Nadia osunęła się na oparcie fotela i zaczęła myśleć o górnym. O Boże, jacyż pełni uroku, jacyż interesujący są mężczyźni. Nadia przypomniała sobie, jaki przymilny, łagodny, jakby przepraszający wyraz twarzy ma porucznik górny przy dyskusji o muzyce. Przypomniała sobie, jak się przy tym stara, żeby w jego głosie nie czuło się namiętności. W towarzystwie, które chłodną wyniosłość i obojętność uważa za przejaw dobrego wychowania i szlachetnych obyczajów, należy skrywać namiętność. I właśnie górny skrywa swe uczucie. Lecz to mu się nie udaje i wszyscy doskonale wiedzą, że namiętnie kocha muzykę. Ciągłe dyskusje o muzyce, śmiałe sądy ludzi nieznających się na niej, wprawiają go w stan stałego napięcia. Jest wystraszony, nieśmiały, milczący. A na fortepianie gra wspaniale, jak prawdziwy pianista. I gdyby nie był oficerem, na pewno byłby znakomitym muzykiem. Oczy Nadii obeschły z łez. Przypomniała sobie, że górny oświadczył się jej na koncercie symfonicznym, a potem na dole w szatni, gdzie ze wszystkich stron wiało.
Bardzo się cieszę, że poznał pan wreszcie studenta Gruzdiowa, pisała znowu Nadia. To człowiek bardzo mądry i na pewno pan go polubi. Wczoraj był u nas i posiedział aż do drugiej w nocy. Wszyscy byliśmy oczarowani. A ja żałowałam, że pan nie przyjechał. Gruzdiow mówił tyle ciekawych rzeczy. Nadia złożyła ręce na stole. Oparła na nich głowę i list zasłoniły jej włosy. Przypomniała sobie znowu, że student Gruzdiow też się w niej kocha i że ma takie samo prawo do listu jak Górny. Rzeczywiście, może by napisać raczej do Gruzdiowa. Bez wyraźnej przyczyny pierś jej drgnęła radością. Z początku była to radość malutka i tłukła się w piersi jak gumowa piłeczka, ale potem stała się większa, szersza i wezbrała jak fala. Nadia zapomniała całkiem o Górnym i Gruzdiowie. Myśli gmatwały się, a radość wciąż rosła i rosła. Z piersi spłynęła do rąk i nóg. Zdawało się, że lekki, chłodnawy wiaterek owiał jej głowę i zwichrzył włosy. Ramionami Nadii wstrząsnął cichy śmiech. Zadrżało też biurko i szkło na lampie. I na list spadły łzy. Nadia nie była w stanie opanować tego śmiechu. I żeby przekonać samą siebie, że śmieje się nie bez przyczyny, starała się jak najszybciej przypomnieć sobie coś śmiesznego. Ach, jaki śmieszny pudel, powiedziała czując, że robi się jej aż duszno ze śmiechu. Jaki śmieszny pudel. Przypomniała sobie, jak wczoraj po herbacie Gruzdiow dokazywał z pudlem Maksymom, a potem opowiadał o pewnym bardzo mądrym pudlu, który na podwórzu uganiał się za krukiem. A kruk obejrzał się na niego i rzekł. Ach, ty krętaczu! Pudel nie wiedział, że ma do czynienia z uczonym krukiem. Bardzo się skonfudował. Cofnął się zdumiony i zaczął szczekać. Nie, chyba lepiej już zakochać się w Gruzdiowie, postanowiła Nadia i podarła list. I zaczęła myśleć o studencie, o jego miłości, o swoim uczuciu. Ale działo się jakoś tak, że myśli się rozpływały i Nadia myślała o wszystkim. O mamie, o ołówku, o ulicy i fortepianie. Myślała z radością i uważała, że jest świetnie, wspaniale. Radość szeptała jej, że to jeszcze nie wszystko, że wkrótce będzie jeszcze lepiej. Prędko już wiosna, lato. Nadia pojedzie z mamą do Gorbików, a tam przyjedzie na urlop Górny. Będzie z nią chodzić na spacery do ogrodu, będzie ją adorować. Przyjedzie też Gruzdiow, będzie z nią grać w krokieta i w kręgle, będzie opowiadać o rzeczach śmiesznych i zadziwiających. Zapragnęła namiętnie ogrodu, ciemności, czystego nieba i gwiazd. Znowu ramionami jej wstrząsnął śmiech. I zdawało się jej, że w pokoju zapachniało piołunem, że w szybę pacnęła gałązka. Podeszła do łóżka, usiadła i nie wiedząc, co począć ze swoją wielką radością, która przytłaczała ją, patrzyła na obrazek wiszący u jej wezgłowia i szeptała. O Boże, Boże, Boże. Czego szukasz nad wodą? Cóżeś znalazł w zieleni? Czy oczy ci błyszczą uśmiech twarz o promieni? Chmury przeszły wysoko. Słońca złota ulewa, siecze świerki
i brzozy, las z rozkoszy, o nie.